Dzień dobry, Sieńko Wojciech. To, co proponuje nam rząd, jest niewystarczające i opóźnione o 4 tygodnie. Gospodarka świata zwalnia. Ona nawet jeszcze się nie zatrzymała, a już branża transportowa to odczuwa. Nie mówiąc o tym, że transport osobowy stanął i generuje potężne straty. Nie ma żadnej strategii ratunku. I nie chodzi tu o 212 miliardów złotych, a o strategię pomocy przedsiębiorcom, konkretne dyrektywy. Aby wspomóc i uratować polską gospodarkę, uważam, że podstawą jest całkowite zwolnienie ze wszelkich podatków od prowadzenia działalności gospodarczej, jak i ZUS-u, przynajmniej do lipca, sierpnia 2020 roku, gdzie będziemy wiedzieć, na jakim etapie kryzysu jesteśmy, czy polska gospodarka i europejska gospodarka powstaje, czy nie. Następnie odroczenie płatności od kredytu i leasingów na 3-4 miesiące z możliwością dalszego przedłużenia, jeżeli kryzys dalej będzie się pogłębiał. Obniżka kosztów funkcjonowania firm transportowych typu myto, ubezpieczenia. To są koszty, które nas dotykają codziennie. Uważam, że jeżeli zrobimy ten pierwszy krok, najważniejszy, możliwe, że uratujemy polską gospodarkę, jak i polski transport. Dziękuję bardzo. Dzień dobry Państwu. To, co najważniejsze w tej chwili dla nas, to, co brakuje w pakiecie antykryzysowym naszego rządu, to uważam całkowite zwolnienie z podatku ZUS i podatków dochodowych, VAT-owskich do końca zakończenia całej operacji, jeśli chodzi o walkę z koronawirusem. Dostęp przede wszystkim do środków VAT, które są zablokowane do momentu, kiedy my dostaniemy te pieniądze na konto. Skrócenie terminów płatności. Przede wszystkim, proszę Państwa, odroczyć wszystkie płatności w leasingach, które w tej chwili nie wiem, jak się będą zachowywały. My piszemy pisma, czekamy na zwrotki. Zawieszenie całkowite ZUS-u, to już mówiłem, proszę Państwa. Spłaty naszych dodatkowych zobowiązań za autostrady, do firm korporacyjnych, za tunele i tak dalej, za paliwa, to wszystko będą nam egzekwować. Proszę Państwa, odroczenie na 6-8 miesięcy jest momentem, kiedy byśmy mogli ewentualnie podnieść się i te środki wszystkie w jakiś sposób tutaj przekazać na nasze zobowiązania. Dziękuję bardzo. W odpowiedzi na propozycje rządu zawarte w programie tarczy antykryzysowej, według mnie bardzo dużym błędem jest fakt, że administracja rządowa nie wzięła pod uwagę, jak ważną rolę w tej sytuacji pełni sektor transportu, a w tym transport drogowy rzeczy. Oczywiście widzę i doceniam starania rządu, ale jednak to wszystko nie wystarczy, ponieważ w dobie dzisiejszego kryzysu spowodowanego epidemią koronawirusa przewóz drogowy rzeczy stał się zaraz po służbie zdrowia najważniejszym ogniwem w próbie opanowania tej sytuacji. Nie tylko w zakresie dostaw niezbędnych medykamentów, środków czystości czy aparatury medycznej, no nie tylko w zakresie dostawy żywności, ale także w zakresie łańcuchów dostaw pozostałych sektorów gospodarki rynkowej całego świata. No każde dobro materialne, aby trafiło do odbiorcy, musi być mobilne. I to jest bez dyskusji. Aby nie zatrzymać gospodarki, nie wolno dopuścić, aby kryzys miał destruktywny wpływ na transport rzeczy. To oczywiście odnosi się nie tylko do jednego państwa, ale do całego świata. To w tej sytuacji od ogłoszenia epidemii na świecie upłynęło niespełna tam 2 tygodnie. Dziś transport drogowy rzeczy jednak jest zakłócony pod względem technicznym, głównie ze względu na przywrócone kontrole graniczne i wprowadzone przez kilka państw jakby okresy kwarantanny także dla osób z grupy zawodowej kierowców, no ale zakłócone pod względem technicznym, o czym wspominałem, ale jest jednak aktywny. Ale bardzo niepokoi mnie, że nie wspomina się o tym, co wydarzy się za kolejne 2 tygodnie, kiedy przyjdzie dzień zapłaty za zrealizowane przez przewoźników usługi transportowe. No bo przecież w transporcie drogowym przeważają te terminy od 30 do 90 dni. Za chwilę okaże się, że nasi kontrahenci w związku z wpływem epidemii na ich działalność nie będą w stanie regulować swoich należności, w tym także należności za zrealizowane przez nas usługi transportowe.
Co jeszcze? No, sektor transportu drogowego rzeczy nie, no, nie ma opcji, żeby udźwignął taki scenariusz bez pomocy państwa, czyli bez szczególnych zapisów we wszelkich programach pomocowych. W tym przypadku, o którym mowa, administracja rządowa w trybie natychmiastowym powinna skoordynować działania na szczeblu dyplomatycznym całej Unii Europejskiej oraz państw ościennych, gdzie aktywni są unijni i pozaunijni przewoźnicy drogowi, choćby nawet pod względem skoordynowania regulacji prawnych w zakresie czasu pracy i odpoczynku kierowców zawodowych. Jako branża transportowa jesteśmy do tej pory niekwestionowanym liderem w przewozach drogowych rzeczy w Europie, o czym nawet ostatnie doniesienia medialne z Niemiec świadczą, i tutaj chciałbym zacytować, że gdyby nie Polacy, gdy Polacy odpadną, to będziemy mieli poważny problem. Kolejna rzecz, jednostki samorządowe bez zbędnego proszenia powinny zamrozić, zlikwidować wymagalność podatków od środków transportu i podatków od nieruchomości związanych z prowadzoną działalnością do czasu ustąpienia epidemii, jak również do czasu ustąpienia skutków kryzysu. I ostatnia na dzień dzisiejszy, ale na pewno nie ostatnia na dni kolejne, bo przecież sytuacja jest dynamiczna i nie wiemy, w jakiej rzeczywistości obudzimy się jutro. Wszelkie instytucje finansujące sektor transportowy muszą przygotować się na szukanie kompromisów na wypadek negatywnego wpływu kryzysu na branżę transportu drogowego. Oczywiście unikając szukania dodatkowych zysków w tej sytuacji. Obserwując sytuację związaną z epidemią koronawirusa, z wielkim zaniepokojeniem obserwuję poczynania naszego rządu. Sytuacja jest bardzo dramatyczna. Ludzie będą umierać, a firmy będą bankrutować. Uważam, że trzeba działać szybciej i bardziej zdecydowanie. Dlatego pomoc państwa jest zdecydowanie zbyt mała, a powinna być zdecydowanie większa. Przede wszystkim należy zwolnić, a nie przesunąć w czasie firmy i pracowników ze składek ZUS. Zwolnić na 6 miesięcy firmy z płacenia podatków PIT, CIT, PFRON w zależności od utraconych dochodów. Przyspieszyć zwrot podatku VAT z 60 do 14 dni. Odblokować split payment. Przedłużyć dla wszystkich pracowników obcokrajowców automatycznie wszystkie pozwolenia na pracę oraz wizy na 6 miesięcy. Zwolnić firmy na 6 miesięcy z podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych. Zawiesić wprowadzenie pracowniczych planów kapitałowych na 6 miesięcy. Firmom, które zawiesiły swoją działalność z powodu epidemii koronawirusa, pokryć 50% kosztów pracodawcy. Umożliwić pracodawcy wysyłanie pracowników na zaległe urlopy. Doprowadzić wraz z innymi państwami do zablokowania prac nad pakietem mobilności. Automatycznie przedłużyć wszystkie badania profilaktyczne pracowników o kolejny rok. Przedłużyć też o 6 miesięcy terminy spłat kredytów, rat leasingowych bez dodatkowych opłat. Na stałe podnieść kwotę wolną od podatku do wysokości 30 tysięcy zł. Umożliwić na 6 miesięcy wzięcie kredytu na poprawę płynności firmy z zerowym oprocentowaniem, bez innych dodatkowych opłat. Na koniec chciałbym bardzo podziękować wszystkim pracownikom branży transportowej za ich trud, poświęcenie, za to, że w chwili próby są na swoich stanowiskach pracy i z jeszcze większym zaangażowaniem wykonują swoje obowiązki. Dziękuję. Dzień dobry Państwu. Mając na uwadze to, że nasza branża zmaga się od prawie roku z narastającymi problemami związanymi z powolnieniem gospodarczym w Europie, na domiar złego niestety sytuację tą pogorszył koronawirus, uważam, że propozycje rządu są niewystarczające. Mogą na nich skorzystać małe firmy, które nie mają zaplecza technicznego ani ogromnych inwestycji w to zaplecze. Dla firm transportowych spadek obrotów o 20% to ogromny problem. Spadek o 50% to już tragedia. Rząd powinien w tej chwili według mnie skupić się na pomocy firmom w utrzymaniu płynności finansowej tu i teraz, nie za 6 miesięcy, bo wtedy na tą pomoc będzie już za późno.
aby utrzymać miejsce pracy, wydaje mi się, że do chwili odwołania stanu kryzysowego składki ZUS, podatek PIT powinien być umorzony. Wszelkie raty leasingowe czy bankowy kredyt w tej chwili powinien być prolongowany z mocy ustawy.